No projekt ten, z tego co wiem i też czuję i czytałam, miał na celu przede wszystkim połączyć Polaków, tak, zjednoczyć Polaków pod flagą biało-czerwoną. Chciał premier też uczcić tą rocznicę i chciał, żebyśmy po prostu mieli większe przywiązanie do symboli, tak? Wiemy, co to jest flaga, wiemy, jakie mamy barwy narodowe, ale no nie wszyscy jakby tę flagę tak szanują, jak powinni i nie wszyscy są do niej tak przywiązani, jak powinni. No zwróćmy uwagę w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje, tak? Jak Amerykanie są do flagi przywiązani i jak ta flaga jest jakby no, na piedestale, tam jest na każdym domu praktycznie wywieszona flaga amerykańska. Natomiast w Polsce no, mieliśmy niedawno 11 listopada i widzieliśmy, ile zawisło we Wrocławku na przykład, tak, flag. No nie, niestety, no nie było to jakby... Moje marzenie jest, jak żeby na każdym balkonie wisiała flaga. No niestety tak nie było. Aczkolwiek obserwujemy, że co roku jest więcej jednak tych symboli. No i fajnie by było, żeby taki symbol, ogromny marsz z ogromną flagą, która będzie powiewała, no tak jak dzisiaj jest piękny wiatr, i będziemy mogli obserwować, jak taka flaga piękna, biało-czerwona powiewa we Wrocławku. A ile wrocławian głosowało i gdzie ta flaga się pojawi? My mieliśmy do zebrania na 11 listopada 1000 głosów. Było to głosowanie online. Można było głosować na stronie gov, czyli stronie bardzo bezpiecznej. My na 11 listopada mieliśmy w granicach 1300 głosów uzbieranych. Stało się też tak, że były gminy, które nie uzbierały tych wymaganych głosów i poprosiły organizatorów projektu, żeby przedłużyli to głosowanie. I głosowanie zostało przedłużone do końca grudnia tego roku. Pytała Pani o miejsce, w którym mógłby ten marsz stanąć. Powiem tak, no z tego co wiem, to my, mieszkańcy Wrocławka, będziemy mogli sobie wybrać miejsce. Aczkolwiek no ja jestem tym liderem, więc myślę sobie, że jakiś tam główny głos będę miała. W mojej ocenie i wielu, wielu innych wrocławian najlepszym miejscem to jest to miejsce, to jest Zawiśle, które widzimy tutaj. Tam jest pomnik obrońców Wisły 1920, więc myślę, że to jest najbardziej adekwatne miejsce dla powstania tego masztu, dlatego że to jest akurat maszt, który powstał na rocznicę tej bitwy, tak? I polegli, pomnik został właśnie w 1920 roku z inicjatywy mieszkańców, którzy chcieli uczcić poległych obrońców w walce z bolszewizmem. I tam właśnie moim zdaniem ten maszt powinien powstać i myślę, że powstanie. Zawiśla nie znam za bardzo, ale centrum jest tutaj, wydaje mi się, że tu byłoby fajniej. Ale ogólnie pomysł tą flagą, czy on jest... Bardzo sympatyczny, bardzo mi się podoba, może przestaniemy być tym starym Wrocławkiem wreszcie. Kto ma uczucia patriotyczne, to je będzie miał, a kto nie ma, to ich nie będzie miał, chociaż będziemy ich prosić, tłumaczyć. Nic nie poradzimy, proszę Panią. To znaczy, no, będzie pewien sposób pewnie reprezentowało Wrocławek. Będzie może charakterystyczniejszy niż nasz rynek zabetonowany, tak? Jeżeli może będą o nas mówili, to w pozytywnym sensie, nie w negatywnym, tak? Będziemy pokazywali jak... Także, no, fajny pomysł i tylko przyklasnąć, prawda? Żeby się udał.